Praga. Miasto doznań. Nie no, wygooglować sobie muszę. Stolica Czech, słynąca z pięknej architektury, wielu zabytków z listy światowego dziedzictwa UNESCO i pysznego piwa. No i oczywiście jest tutaj wiele innych atrakcji. Tutaj na przykład można skakać tyłem na główkę. Ale ja tutaj przyjechałem na ciężkie roboty. Jest taka zabawka do konsoli Nintendo Switch, nazywa się Nintendo Labo i generalnie chodzi o to, że kupujesz ją za 300 zł, rozpakowujesz z kartonu, no i się okazuje, że w środku jest więcej kartonu, z którego coś tam możesz sobie złożyć. I to jest fajne. No i dzisiaj jest premiera i dystrybutor polski Nintendo, który ma siedzibę w Czechach, pozapraszał paru dziennikarzy, niektórych nawet z dziećmi, żeby się pobawili. No ale jako, że ja mam umiejętności manualne godne 12-latka, to stwierdziłem, że poradzę sobie sam. No ale do konferencji jeszcze 2 godziny lekką ręką. Tak, mam zegarek z Mario, nie wiem, w czym problem. A ja jestem głodny, więc idę szukać sobie jakiejś strawy. Lubię w ogóle przyjeżdżać do Czech, bo zawsze mnie urzeka, jak bardzo język czeski jest podobny do polskiego, no i jak łatwo wszystko zrozumieć. Sorry, Przemek, zakaz wstępu dla psów. Bardzo przykra sprawa. Biedny Przemek. Mini market. Mały sklep, duże ceny. Tak jak lubię. Idziemy. Kiedyś, kiedy oglądałem vlogi, zawsze mnie dziwiło, że przy takim całodziennym lataniu z kamerą zostaje jeszcze trochę miejsca na prywatność, ale teraz sam jestem już doświadczonym vlogerem, no jakby nie patrzeć, to jest już mój trzeci materiał i dostrzegłem, że skondensowanie dnia do takiego 7 czy 8-minutowego zestawienia najciekawszych fragmentów nie jest takie trudne, szczególnie wtedy, kiedy dzieje się tak wiele jak dziś, czyli na przykład kupuję sobie iced tea, a później mam konferencję prasową. W sensie, no nadal mam takie poczucie, że sam w pełni decyduję o tym, co zobaczycie i że to jest jednak mimo wszystko bardzo wybiórcze, nawet jeżeli sprawia wrażenie innego. Więc no na przykład nie muszę wam pokazywać, jak się przebieram. Ciepło zrobiło. W ogóle bawi mnie, że pewnie 90% rzeczy, o których teraz mówię, w ogóle nie trafi do filmu, bo uznam, że są niepotrzebne. Ale zbieram zamówienia na 6-godzinną wersję Director's Cut na Blu-rayu z komentarzem Stevena Spielberga. Ale dobra, bo miało być Nintendo Labo, a ja tutaj robię jakieś pierdu-pierdu, siedząc na zadupiu i niestety nie mam czego filmować, bo okolica jest średnio ciekawa, więc spoko, przenieśmy się już na konferencję. Zobaczcie, teraz się teleportuje, taka sztuczka nowa. Okej, w dużym skrócie. Labo to różne zestawy zabawek z kartonu do samodzielnego składania, które łączą się z konsolą Nintendo Switch. Wibracje kontrolerów mogą wprawić coś w ruch, żyroskopy i akcelerometry wyczuwają nachylenie, kamerka na podczerwień w prawej części padla rozpoznaje kształty i odległość itd. Fajny pomysł dla dzieci, pisałem już o tym zresztą kiedyś na moim blogu, a i możliwości są spore. Mamy na przykład wędkę do łowienia ryb, motor do jeżdżenia na motorze, pianinko do grania albo domek do... nie wiem. Ale sprawdzę. Kiedy kiedyś mój syn poprosi mnie o motor, to wiecie już co dostanie. Za pierwszym razem na najwyższym poziomie trudności to nawet nieźle po dupie dostałem. Chociaż no już później całkiem. Gdybym nie musiał, to mnie odchodził jeszcze pewnie bardzo długo. Wiem, że myślicie teraz o tym samym co ja. Jest taki słodki, że aż chciałoby się go utopić. Na szczęście mam rozwiązanie. Teraz buduję sobie zdalnie sterowany samochodzik. Wolny i bez kół, ale spoko. Zebrało się wokół mnie sporo znakomitości, na przykład Kamil z Antywebu, Marcin z Filmwebu albo Pan Kubaka z... Pan Kubaka? I zaraz będziemy walczyli na śmierć i życie jak przystało na prawdziwych mężczyzn. Niektórzy mówią, że Labo jest drogie, bo ten podstawowy zestaw kosztuje około 280 zł za karton. No i dobra, można się pośmiać, ale z drugiej strony, no nie wiem, ludzie, dzieci kupują jakieś karteczki z piłkarzykami, które też tanie nie są, kiedyś były karty z Pokemonami, a tutaj przypuszczam, że jeżeli wliczyć koszty marketingu, koszty zaprojektowania tego sprzętu, koszt kartridża samego z grą, który nie jest wcale tani, no to profit Nintendo nie jest jakiś super wysoki. Podoba mi się, że tak dużo opcji jest ukrytych w tych zabawkach.
Do pianina można wkładać pocięte karteczki, które później będą przetworzone na fale dźwiękowe. W samochodziku jest tryb pojedynku albo podążania za celem, no i w każdej zabawce można sprawdzić dokładnie, jak i dlaczego ona właściwie działa. Sam sobie chyba Labo nie kupię, no bo dzieci nie mam, a gadżetów i różnych śmieci związanych z Nintendo i tak się wala po mieszkaniu mnóstwo. Natomiast na Switchu najbardziej czekam na okres między czerwcem i lipcem. Znaczy, nie ma okresu między czerwcem i lipcem. Nie, znaczy, żadnego miesiąca nie ma dodatkowego. Na przełom czerwca i lipca czekam, no. Wtedy wyjdzie fajne RPG z cudowną grafiką Octopath Traveler, wyjdzie Wolfenstein 2, który wygląda prawie tak dobrze jak na PS4 i to jest już, myślę, że wystarczający powód, żebym kupił go tylko z ciekawości. No i Crash Bandicoot Insane Trilogy, czyli gra mojego dzieciństwa, w którą przegrałem na PlayStation setki godzin. Bardzo chętnie do niej wrócę. No i po wszystkim. Jestem bardzo zmęczony, więc pozwolę sobie na odrobinę luksusu i pójdę na pociąg. Podsumowując, bardzo długi dzień w Nintendo Labo to świetna, kreatywna zabawka i jeszcze jest spory sukces, chociaż oczywiście najwięcej zależy od tego, jak dobry będzie marketing i jak wiele osób się o niej dowie. No i tak, no, warto było chyba. Dziękuję za oglądanie, jeżeli podobał Wam się materiał, to zasubskrybujcie mój kanał, albo i nie, no ale byłoby fajnie, bo jak zasubskrybujecie, to może ktoś mnie jeszcze kiedyś dokądś zaprosi. Do następnego.